mamy zmianę planów. Dojechaliśmy na miejsce, ale nie było żadnego miejsca parkingowego. No i było już niemiło. I postanowiliśmy, że jedziemy coś zjeść. A na taką atrakcję pojedziemy sobie innym razem. No cóż, jest fajna pogoda, spędzimy ją trochę inaczej. A to idziemy zjeść w miejsce, gdzie jeszcze nie byliśmy. Ciekawe, co tam będzie. Widzieliśmy, jak przyjeżdżaliśmy, tylko restauracja jest daleko. A co tam jest, to już zobaczycie na miejscu. Bye. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Jak znaleźliśmy to miejsce, jesteśmy w... Jak to wygląda? Tylko co to wybrać? Dobra, będziemy myśleć teraz, co tu zamówić, więc ja was na chwilę opuszczam i włączymy, jak wam przyniosą, co tutaj można fajnego zjeść. Tutaj widzicie mniej więcej ceny, jak to wyglądają. W sumie duży wybór, tu jest i na słodko, można coś zjeść. Już tu są jakieś brownie z lodami, ze śmietaną. I typowo amerykańskie pancakes. Są tu po 3,70 euro. I burgery. Fajne nazwy tu są nawet. Marilyn Lady Burger. Tu macie cenę, zobaczymy, czy to jest adekwatne do tego, co dostaniemy. Ale jeśli jeszcze patrzę, to tu jest w sztuczce. Wstępne na stole, takiego czegoś to jeszcze nie widziałam, nie? Dankeschön. Hallo. A bo tu zamawiali z frytki jeszcze normalne. Tak to fajnie wygląda. Co masz? Co to jest? Co to jest? Fasolka. Fasolka? A ja mam frytki te Twister Frites. O my god, co za burger. Jego mam zjeść? Wygląda fajnie. Super frytki. To nic. Ty już wiesz, co, jak ci smakuje? Jestem głodny. No nic, to zabieramy się do jedzenia i resztę zobaczycie za moment. Może nie taki moment, bo trochę po tym zjemy.
ale relacje będą. Ja. Dobre. W ogóle bardzo dużo mięsa jest, nie? Co jemy, jemy i dalej on jest. Wielki jest, już sam prawie najedzony. Idziemy już do auta. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog się spodobał. Jeśli chcecie dalej oglądać nasz kanał, subskrybuj. Tutaj gdzieś będzie widać. I oczywiście dajcie łapki w górę. Cześć!